pozytywnie. Naszym celem jest dojść do celu. Pozytywnie, wszystko przed nami. Trzeba iść do przodu, będzie dobrze. 3 godziny i wracamy. Zastanawiałem się, czy nie przebiec tego, ale mówię, przejdę sobie. Żeby na górze nam nie biało, tylko tu będzie ładnie. Zobaczcie, gotowi. My się niczego nie boimy, prawda? Damy radę. Jasne. Kto jak nie my? Trzeba czekać na tych słabszych. Pewno ja będę tym słabszym, także czekajcie na mnie. Jesteśmy przygotowani, zwarci. Trochę jestem zawiedziony, że o 4 nie wyruszamy, ale... Zaczynamy pierwszy dzień. Jesteśmy w Środowie Zdroju, przy fontanie, przy Żabkach. W dniu dzisiejszym trzymamy się cały czas Czerwonego Szlaku. Idziemy pasmem gór Izerskich, dochodzimy do Karkonoszy i schodzimy do Szklarskiej Poręby. Trasa około 26 km, raczej spokojnie. Pierwsze podejście jest dosyć takie wymagające, ale to jakoś przeżyjemy i myślę, że będzie wszystko ok. Przemierzamy w tym roku Polskę od zachodu do wschodu. Jest to trzecia impreza, która się wkomponowuje w świetnie w nasz styl funkcjonowania, w nasz styl pracy. Pierwszy to był rajd Wisła, drugi to był rajd Bałty, gdzie przemierzaliśmy Polskę wzdłuż wybrzeża od wschodu do zachodu, no a teraz postanowiliśmy z zachodu na wschód, ale już właśnie południową częścią kraju i stwierdziliśmy, że zaczynamy w Sudetach. Właśnie tutaj dzisiaj jesteśmy w Świeradowie, pięknym Zdroju, w Parku Zdrojowym właśnie stoimy, przepiękne miejsce, dzień się budzi do życia, jest piękna pogoda dzisiaj. No i dzisiaj skończymy, mam nadzieję, szczęśliwie w Szklarskiej Porębie, także dzisiaj jest pierwszy etap, będzie 9 etapów, zrobimy ten rajd z Sudety, zrobimy ten rajd Sudety, ale za rok kontynuacja. Cel jest taki, żeby, mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkać się w Bieszczadach i zakończyć taki dwuetapowy, w ciągu 2 lat, właśnie ten rajd polskimi górami od zachodu do wschodu. Jest tutaj dzisiaj blisko 30 osób, 30 uczestników. Bardzo szczęśliwy jestem z tego powodu, że jest tak duża frekwencja, tak duże zainteresowanie. W sumie ponad 160 osób, 160 uczestników. Bardzo duże grono naszych partnerów, którym dziękuję bardzo za udział i za to piękne wsparcie tej naszej inicjatywy. Idziemy dla Fundacji Marka Kamińskiego. Będziemy wspierać dzieciaki, które poszukują drogi życiowej, które będziemy wspierać mentalnie. Słuchajcie kochani, chciałem bardzo serdecznie powitać wszystkich. Przygodę czas zacząć. Bardzo jestem szczęśliwy, że jesteśmy w tak licznym gronie tutaj i zaczynamy kolejną piękną przygodę z naszymi przyjaciółmi. Cel jest wspaniały, wspieramy Fundację Marka Kamińskiego. Powiedzcie, czym się fundacja zajmuje, jaki jest główny cel? Nasza fundacja od 5 lat ma program Life Academy. Generalnie działamy już ponad 25 lat. Jest to program, który jest programem wzmacniającym siłę psychiczną dzieciaków w wieku 14-17 lat, czyli w tym okresie, który jest dla nich najtrudniejszy. Dajemy im warsztaty, szkolenia, które są na bazie metody biegu opracowanej przez naszego Marka Kamińskiego. 5 kroków metody biegu, no to są prawie 3 miesiące szkoleń i warsztatów stacjonarnych w grupie, godzin indywidualnych z trenerem, pomoc psychologiczna, aplikacja, którą od jakiegoś czasu mamy. Dzieciaki mówią, że no nie wiedziałam, że jestem taka fajna, nie wiedziałam, że mogę marzyć o czymś, co moi rodzice mówili, że nie powinnam, więc naprawdę ja już się wzruszam na samą myśl.
tak sobie przypomnę tę historię, za co wam mega dziękuję, bo gdyby nie wy i gdyby nie nasz jeden z głównych sponsorów, to by to nie miało. Trzeci krok metody Marka mówi, że droga jest ważniejsza niż ten cel. I myślę, że my dzisiaj jesteśmy dzięki właśnie Grodno i panu prezesowi świetnie przygotowani do tej drogi. Bardzo dziękuję wszystkim partnerom, naszym dostawcom, którzy wspieracie ten rajd. Przekażemy znaczne środki na wasze konto, ale też słuchajcie, każdy przebyty przez każdego z was kilometr również jest premiowany i tutaj już Grodno od siebie ze swojej puli, ze swoich finansów przeznaczy środki dodatkowe poza zebranymi od dostawców, przekaże na wasze konto. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Wspaniały przeżyć. Dzięki. Bardzo dobre. Złowie. Ostatni był ostatni, ale... Dotarliśmy. No zawsze jest wesele. To tak samo jak na weselach, jak kamera mówi, tak jest. Stary, uśmiechaj się. Kręcą. Pogoda kiepska, wiatr wieje. Siemanko, pierwszy dzień wędrówki, rajd Grodno Sudety 2022. Super wędrówka, góry Izerskie, trasa ze Świeradowa Zdroju do Szklarskiej Poręby. Mam przyjemność wędrować z Lidką, z Lidią, panią prezes Singmalu z Wrocławia. Wielka przyjemność wędrówki z tą panią. Ogarniamy. Idziemy bardzo powoli. Jest okej. Piękne widoki, trochę wietrznie, ale super. Pogoda dopisała. Ale było wyzwanie, to było duże wyzwanie, naprawdę. Dla mnie, ale bardzo, warto. Polecamy, warto. Ale super ekipa, super atmosfera. Tak, na atmosfera, super ludzie, naprawdę. Przygotowanie, ekipa, pogoda. Dla mnie jeszcze raz. Były trudne odcinki. Dla mnie były trudne odcinki, było dużo kamienistej trasy takiej. Były takie. Ale takie. Może trochę podejście do pieszego. Były trudne podejście. Schroniska. Ale naprawdę ekipa świetnie się trzymała i mega wsparcie. Jestem mega szczęśliwa, dumna ze mnie, z mojego kolegi, ze wszystkich, którzy ukończyli, zaraz ukończą ten rajd. Super inicjatywa i oby jak najwięcej takich. Moje pierwsza wyprawa w góry. Nie wiedziałem, czy dam radę, ale nie było łatwo, ale dotarłem. Także jestem szczęśliwy. Jak ruszyliśmy? Pierwsze 2-3 kilometry. A później się wszystko unormowało i jakoś to tam już poszło. Także dziękuję. Super. Piękne góry Izerskie. Było rewelacyjnie, ja mam niedosyt, jeszcze bym poszła. Słuchajcie, najmłodszy uczestnik imprezy, 14 lat, przeszedł pierwszy raz taką trasę. Szacun. Także
trasa była niesamowita. Powiedział, że tata, jutro musimy iść jeszcze raz. Ciężko było, ale daliśmy radę. Pogoda, temperatura, myślę, że... No i to podejście, nie? Najcięższe były podejścia i deszcz. A tak to wszystko było super. Bardzo fajna impreza, dobrze, że się zmęczyliśmy. Szkoda, że deszczyk nas złapał, ale byliśmy dobrze przygotowani. Bardzo dobrze, że nas deszczyk złapał. Wszystkiego spróbowaliśmy. Chciałbym serdecznie podziękować za ten wyczyn. Pierwszy odcinek Rajdu Sudety za nami, także wszyscy jesteśmy bohaterami. Czy gratulacje dla wszystkich. Mam nadzieję, że reszta bezpiecznie dotrze do nas. Myślę, że fajna atmosfera. Jak wasze wrażenia? Super. Super. Na spodziewanie szybko ten czas minął. Nasza grupa jeszcze chciała małe kółko zrobić, ale przed nami jeszcze 8 etapów, także kto ma niedosyt, to jutro może kontynuować. Gratulacje jeszcze raz dla wszystkich. Słuchajcie, piękna sprawa. Brawa dla wszystkich. Słuchajcie, najmłodszy uczestnik. To a ile ma lat? Tomek chciał tu wyciąć. Polek, jesteś na nielegalu. Ale był z tatą, więc żartowałem. Dziękuję bardzo.